Bella Dołów, czyli jedna z najbardziej kontrowersyjnych osób w ostatnim czasie, która wyprzedza czasami nawet tematy może Chrisa Tysona czy kogo jeszcze. Po prostu wam opowiem teraz, co tak dokładnie się zdarzyło i dlaczego ta osoba jest nienawidzona w społeczności YouTube'a. Put my son, and here he is. That's Mal's. Put Mal's number on a Discord server. Bella postanowiła, że wrzuci numer swojego jakiegoś oglądacza na serwer Discord. Ale Bella tutaj nie zaprzestała. I jeszcze wpadła na jeden genialny pomysł, czyli zrobić animację o tym, jak zabija Steaka i najprawdopodobniej jego psa. So this YouTuber named Bella the Wolf just made a terrible, terrible video about me, and YouTube, you need to do something about this. So it starts with this picture of me that says Steak looking for his dog. So then the video shows me crying for a second, and then it's a literal picture of Bella and her friend standing next to my puppy with blood coming out. W tamtym momencie Steak się bardzo zdenerwował i postanowił skonfrontować się z Bellą the Wolf. Ale to nie była zwykła konfrontacja, bo na samo spotkanie zaprosił jeszcze utajnionego agenta do Pak Goda. Polecam oglądać ten filmik, ale w skrócie wyglądało to tak. Zostawiaj to! Ty! Obej srany, obej szczany, obcharkany, obczopiony, obrzygany, ogówniony, rzadki klocku! Ale i tak, najlepszy z tego całego streama był sam Steak. Było jeszcze kilka takich rzeczy, tylko głównie w tym filmiku chodziło mi o to, żeby powiedzieć o tej sprawie z Steakiem. Ale były jeszcze sytuacje, w których nazwała Technoblade'a rasistą, uważa się za Boga, oczywiście wszystko, żeby zaidwaitować. Ale ostatnia rzecz, uwaga, powiedziała N-worda, chociaż prezentuje się jako biała postać. Co? Nigga, when will you oil up?